Witajcie, dzień dobry, System Shock 1, kończę ten poziom. Jeszcze tylko coś mi zostało w tamtym miejscu. Nie wiem jak tam dojść, jak na ten moment. A, chyba jednak wiem, tam są te drzwi, których nie odkryłem jeszcze. Let's check this out. A wychodzi się stąd tędy. A imię jego było... Nie wiadomo jakie, ponieważ nie wiem jakie mam imię. Coś miałem jeszcze powiedzieć, ale nie wiem co. Ej, nie tego. A, to tędy. A nie, te drzwi były przyblokowane, czyli dupa zbita. Poważnie? A nie, można teraz przejść tędy. Czyli okej, okay, czyli można się dostać, to jest tylko... Magnum. A no tak, bo to było chronione tym bezpieczeństwem, a się przełamaliśmy. A nie ma tutaj nic? Ej, nie! Dobra, trudno. Niech ci będzie. Dobra, jeszcze raz, czyli chyba wszystko w tym poziomie, oprócz windy. A winda będzie dopiero działać, jak w reaktorze coś zrobię. Jeszcze sprawdzę to, ale... Czyli... Jeszcze mapa cała. Aha, dobra, czyli tu są kapsły. Czyli żeby tam nie musiał... Nie szedł przypadkiem znowu, żeby sprawdzić. To jest całe i to jest całe. Cztery doki odkryte. To było to. Generalnie chyba wszystko na tym poziomie. Na 99% wszystko. Jeszcze tylko sprawdzić windę, czy... Ach, nie, ta cyberprzestrzeń... Ale co z tym cyberprzestrzenią, no? Muszę ją sprawdzić, nie mogę w to uwierzyć, że... Jak to jest? Musiałem coś przeoczyć w tej cyberprzestrzeni. Nie wierzę, że nie... Kurde. Teraz i tak masz pusty magazynek, więc nie postrzelasz. A gdzie to prowadziło? Aha, to jest ten taki jakby sekrecik. A jak dojść do tego miejsca? Zupełnie nie z tej strony. Co ja jestem? Jakiś zamotany jak jasny gwint? Przecież to tutaj jest. A nie, a zaraz, dobra, to działało, ale... Zasilana w energię z poziomu R. Czyli moc jest na poziom R przed transportem. Dawać tą cyberprzestrzeń, no halo. Rozejrzymy się tu poprawnie tym razem. No. Ewentualnie to faktycznie chodzi o tamten garret drill, znaczy to zablokowane, ale... Chcę się przyjrzeć bliżej ścianom. Dokładnie, jeżeli można to nazwać podłodze. No tu nic? Dobra, no ścianą. Gdzie było to takie... Ja widziałem tutaj gdzieś za ścianą jakieś gadżety. Tam. Jak się tam dostać? Czy w tym poziomie... Nie, no dobra, no to ja nie wiem, no nie wiem. Może jednak faktycznie z innego poziomu to się przełącza. Ale to jest bardzo dziwne, naprawdę. A zaraz... Oh, come on! Żartujecie sobie! Dobra. Trochę bomb, trochę jakichś ładunków energetycznych. Na razie nie do czego dobrze, może do broni plazmowej. I spadam z tego poziomu, póki co. I w zasadzie jedyne, co tutaj będę mógł później zrobić, to tą windą dyrektorską i się przewieźć na poziom wyżej. Teraz wracam na poziom... Chyba na poziom R, no bo w zasadzie nie wiem, na... Albo na R, albo na...
na ten. Zaraz, przygotuję się. Wiecie co, już się nie boję tych turn niewidzialnych. Wiecie dlaczego? Ponieważ mam latarkę. A tu jest w ogóle bezpiecznie. Póki tu stoję, nic nie powinno się tutaj respawnować. A ja chcę sprawdzić teraz spokojnie mapę i zastanowić się, co ja tu jeszcze ewentualnie... Czy na tym poziomie mogę coś zrobić, czy w końcu nie mogę nic zrobić na tym poziomie? Bo ja wiem, że... jest coś z tym związanego. I chyba popełniłem, kurde, błąd pod tytułem, nie sprawdziłem cyferki w poziomie Doki. Medycznym nie znam i w reaktorze nie znam. Wiecie co? Zaraz. Przejadę się na reaktor. A zaraz, jest jeszcze jedna winda. To nie działa. Ale warto sprawdzić. Nic nie ma? To jest dziwne. Tak. No, to musi być coś z tym poziomem R jednak w takim razie. Bo nie chce mi się wierzyć, że nie. Zapadałem na R. Oraz trzeba uważać, ponieważ tu są miejsca, gdzie się respawnują właśnie oni. Ciekawe, czy umiem otwierać drzwi. Chyba nie. Ale jestem pra... A, zaraz, przecież ja mogę teraz... Mam kombinezon. I mam znacznie większą odporność na promieniowanie, więc jest szansa, że przeżyję, jak wejdę do reaktora. Co wy na to? Ponadto i tak się muszę tam dostać, bo tam jest leczenie i tak dalej, i tak dalej. Nasz pistolet. Kurczę, wytrzymałem. Szedłem do niego z teflonu, a ten nic. Au! W sumie tak też może być, ale skąd? Z tyłu? Właśnie to nie opłaca się ich zabijać, ja tylko tracę amunicję, oni nic nie dają w zamian. Marnotrawstwo to się nazywa. Dobra, podleczyć się i... i naładować mi się przydało. Nie złotą ładowarkę, nie brzmię. Chyba gdzieś tam... To jest chyba to tak, czyli na północ droga. Oho, jestem i zdrowy i pełen energii. Dobra. To jest niepewne w sumie, ale spróbujemy. O, come on, gdzieś to zablokowane, czyli jeszcze może okazać, że nie mogę tam w ogóle wejść. Przynajmniej tędy. Dobra. A tu jest ten cieć. Jeszcze było takie jedne... O, come on, cie! Tutaj. Przestań być dupkiem. Ej, jeszcze! Kurde, no to teraz jednak się wrócę podlecić, bo ja pierdzielę. Jeszcze jeden strzał. Tak, można nieskończoność. Gdzie jesteś, głupi bucu? Starczy was, co? Dobra. Gdzie jest jakieś inne zejście alternatywne? Gdzie ono było? Tutaj na przykład. I tylko tyle?
To było to jedno i to było to drugie, przez które się na przejść. Aha, i tutaj jeszcze było, były dwa, to i to. Dobra, sprawdzimy to bliżej. Aha, można. Póki co. Co? Żeby to był jakiś ninja z drugiej strony. A ja sobie tak. Był cwaniakiem, ale nie takim cwaniakiem jak ja. O kurczę, no. A nie widzę gdzie! To nie jest śmieszne. Proszę bardzo, jeszcze raz. Chyba w tym odcinku nie uda mi się do tego reaktora w końcu wyjść. A co to było? Pusto. Ej, no zaraz, 123. Jak to działa, to moje... Ten mój kombinezon na końcu, on... Ja nie wiem, jakoś na pewno działa, ale wydawało mi się, że on po prostu zmniejsza to promieniowanie, albo on szybciej schodzi faktycznie. Gdzie jesteś, ty głupi głupi? Tu jesteś po prostu. O kurde. Wspomaganie, osłona, to już mam. Ale to w ogóle nic nie prowadzi, co to ma znaczyć. Jaki jest cel tego całego czegoś? Fajnie, że... No dobra, chyba w takim razie jedyne co, to... Trzeba przez tamten pokój wyjść. Kurczę, jedno takie radioaktywne i mi zżarło połowę zdrowia ponad. Gdzie jest wydobycie? Aha, wiem gdzie jest wejście. Tędy droga. Dobra. Teraz to już naprawdę musi się udać wejść do reaktora. A wiecie jakie to jest przerąbane promieniowanie? Dokładnie takie same jak przed chwilą, około 120. Sobie zaaplikuję dziada. O kurde. Aha, pod... Nie, nie chcę tracić czasu na, biegnięcie tutaj z powrotem, więc wczytam. A, to tu zapisane? Okej, dobra, nie będzie w takim razie. Przynajmniej zaoszczędzę sobie czasu. Ej! Dobra, spadła. Tym razem nie wejdę do tego głupiego pomieszczenia, gdzie nie były tylko beczki. I zrobimy konkretny zapis w tym miejscu. Ej, czy ja nie zrobię tutaj zapisu? Przecież tutaj? Już nie to teraz robię. I jedziemy z tym koksem. Aż było miło. Zrobię sobie właśnie w tym momencie przerwę, także... w następnym odcinku do reaktora wejdę. Tak jest. I napiję się.